Wojciech Sieliński, dzień dobry Państwu. Zapraszam na kolejne wydanie OSOS Tutor. W dzisiejszym odcinku OSOS Tutor skupimy się na elektronicznej komunikacji pomiędzy placówką medyczną i laboratorium. Pokażemy Państwu, w jaki sposób realizowany jest automatyczny obieg skierowań i wyników badań laboratoryjnych w ramach platformy OSOS. Szczególną uwagę zwrócimy na pacjenta, prezentując, w jaki sposób informacje o skierowaniu i wynikach badania są dostępne na jego indywidualnym koncie zdrowotnym OSOS i jak pacjent jest powiadamiany o dostępności wyników badań. Jak Państwo wiecie, platforma OSOS pozwala na wygodną, automatyczną komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku ochrony zdrowia. Dzięki temu zlecone przez lekarza badania za pośrednictwem platformy OSOS są automatycznie przesyłane do laboratorium oraz na konto pacjenta. Po wykonaniu badań i zatwierdzeniu wyników przez laboratorium, tą samą drogą wyniki wracają do placówki medycznej, gdzie są zapisywane bezpośrednio w kartotece pacjenta w systemie medycznym. Dla pacjenta w tym samym czasie informacja o wynikach badań dostępna jest na indywidualnym koncie zdrowotnym OSOS. Co daje taka komunikacja placówce medycznej? Przede wszystkim automatyczny obieg informacji sprawia, że wyników badań nie trzeba wprowadzać ręcznie. Oszczędza to czas, ale też, co ważniejsze, eliminuje ryzyko pomyłki. W ramach rozwiązania dostępne jest całe spektrum powiadomień dla pacjenta. Powiadomienia SMS, e-mail czy powiadomienia w aplikacji VisiMed. Dzięki temu pacjent nie musi już osobiście zgłaszać się do placówki, tylko po to, by odebrać wyniki badań. Informacje także może sprawdzić w dowolnej chwili przez 24 godziny na dobę. Pozwala to na budowanie lojalności wśród pacjentów oraz wzmocnienie wizerunku placówki. Przeniesiemy się teraz do placówki medycznej, by zobaczyć, jak wygląda cały proces. Lekarz przyjmuje pacjenta i podczas wizyty wystawia skierowanie na badanie laboratoryjne. Skierowanie wystawiane jest elektronicznie, tutaj za pomocą systemu medycznego KS SOMED. Postępowanie lekarza jest standardowe. Otwiera wizytę i wyszukuje pacjenta. Dodaje nowe skierowanie, pacjent otrzymuje wydruk z informacją o kodzie skierowania oraz adresem www, gdzie będzie mógł sprawdzić wyniki, jak już będą dostępne. Skierowanie zostaje wysłane do laboratorium automatycznie po zamknięciu wizyty przez lekarza. Logo OSOS sygnalizuje współpracę z OSOS i wysyłkę skierowania. Jednocześnie informacja o nowym skierowaniu zapisuje się na indywidualnym koncie pacjenta. Wchodząc w szczegóły, pacjent widzi podgląd badania. Pacjenci, którzy korzystają z aplikacji VisiMed, mogą jeszcze wygodniej sprawdzać informacje o zdrowiu zapisane na koncie OSOS. Na swój telefon otrzymują powiadomienia o nowych wpisach, które pojawiają się na koncie, w tym o wystawieniu nowego skierowania. Widzą je w zakładce Historia. Teraz przejdziemy do laboratorium. Korzystamy z systemu KS SOLAB. Badanie jest zarejestrowane i realizowane. Jak tylko wyniki badania zostaną wprowadzone i zatwierdzone, automatycznie trafiają do kartoteki pacjenta w systemie KS SOMED. W tym samym momencie informacja zapisuje się na indywidualnym koncie pacjenta. Pacjent może podejrzeć szczegóły. Również za pośrednictwem aplikacji VisiMed otrzymuje powiadomienie o dostępności wyników, gdzie może sprawdzić parametry otrzymane z laboratorium dotyczące wykonanych badań. W przypadku, gdy pacjent nie ma jeszcze konta OSOS, informacje o wynikach badania może sprawdzić, korzystając z danych zapisanych na skierowaniu. Jest na nim dostępny adres strony www oraz podany czteroznakowy identyfikator skierowania. Ponadto, gdy wyniki są dostępne, do pacjenta wysyłane jest automatycznie powiadomienie SMS lub e-mail w zależności od przyjętego przez placówkę sposobu komunikacji z pacjentem. Jeszcze innym miejscem, gdzie pacjent może sprawdzić online wyniki badań laboratoryjnych, jest serwis lekarzebezkolejki.pl. To serwis, który pozwala pacjentom na wygodną komunikację z placówką medyczną w zakresie umawiania wizyty lekarskiej, zamawiania online recepty na kontynuację leczenia czy umawiania telewizyty. Po wyszukaniu swojej przychodni w zakładce Zobacz wyniki badań, pacjent ma możliwość wprowadzenia identyfikatora badania i daty urodzenia i tym samym sprawdzenia swojego wyniku badania. Wierzę, że przekonała Państwa nasza propozycja współpracy w ramach elektronicznego obiegu skierowań i wyników badań laboratoryjnych oraz korzyści, jakie z tego tytułu mogą czerpać podmioty medyczne. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek OSOS Tutor.